wcale nie wymagało wielkiego charakteru. Nasza odmowa, niezgoda i upór. Mieliśmy odrobinę koniecznej odwagi, lecz w gruncie rzeczy była to sprawa smaku. Tak, smaku, w którym są włókna duszy i cząstki sumienia. Kto wie, gdyby nas lepiej i piękniej kuszono, słano kobiety różowe, płaskie jak opłatek lub fantastyczne twory z obrazów Hieronima Boscha. Lecz piekło w tym czasie było jakie? Mokry dół, zaułek morderców, barak nazwany Pałacem Sprawiedliwości. Samobolny Mefisto w leninowskiej kurtce posypał w teren wnuczęta aurory chłopców o twarzach ziemniaczanych, bardzo brzydkie dziewczyny o czerwonych rękach. Czasy, gdy wielbiciele poezji zapełniali trybuny stadionów, należą do bezpowrotnej przeszłości. W większości z nas poezja kojarzy się z nudą sal wykładowych, kurzem bibliotek, a poeta z ekscentrycznym dziwakiem. To prawda, również w naszym stuleciu poezja trafiała czasem na stadiony. Wówczas jednak poeci tracili własny głos, stając się narzędziem w ręku tyranów. Losy polskiej poezji nie były pod tym względem wyjątkowe. Wyjątkowe jest jednak to, że pojawił się taki poeta, który swoją popularnością przewyższył najlepsze drużyny piłkarskie. Zbigniew Herbert urodził się 29 października 1924 roku we Lwowie. Data i miejsce urodzenia odcisnęły się głębokim piętnem na jego biografii i twórczości. We wspomnieniach rodzinnych powraca Lwów jako miasto przeniknięte głęboko polskością. Choć nakładały się tu wpływy wielu kultur i żyły obok siebie różne narody, polskość promieniowała najsilniej. Losy rodziny Zbigniewa Herberta o skomplikowanych austriacko-ormiańsko-polskich korzeniach były tego wymownym przykładem. Były rodziny o tym nazwisku zarówno w Anglii, jak i w Austrii. I nie wiemy, skąd do Lwowa i kiedy przybył protoplasta polskiej linii Herbertów. Mój ojciec, który nie bardzo lubił Niemców, preferował angielską wersję pochodzenia rodziny. Natomiast na pewno wiadomo, że mój dziadek, Józef Herbert, czuł się Polakiem. Dał temu wyraz, nadając swoim synom polskie imiona. Mój ojciec miał na imię Bolesław, a brat jego Mieczysław. Babcia była pochodzenia, ta ze strony ojca, babcia Herbertowa była pochodzenia ormiańskiego. Miała taką urodę i przekazała ją mojemu ojcu, który był brunetem z takim orlim nosem. Dziadkowie zmarli stosunkowo wcześnie i rolę rodzinnego dziadka z powodzeniem pełnił stryj mego ojca, Marian Herbert, który był w wojsku austriackim pułkownikiem, a po przejściu do Wojska Polskiego awansował do stopnia generała. Był generałem brygady. Żartował, że właściwie jest generałem broni, ponieważ stryjaneczka nazywała się Bronia. Urocze były wigilie u nas, bo ten stryj generał miał 6 synów, przychodził z synami. Przychodziło rodzeństwo mojej mamy, do stołu zasiadało 15-20 osób wigilijnego. To są urocze właśnie wspomnienia z naszego dzieciństwa. Lecz Bóg to jest jeden na świecie i z niego wyjechać, tak gdzieś ja bym mógł, ta mamcia, ta skaźnie, Bóg. Bo gdzie jeszcze ludziom tak dobrze jak to? Tylko we Lwowie! Gdzie śpiewem, gdzie tulu i budzę ze snu? Tylko we Lwowie! Ojciec był z wykształcenia prawnikiem, doktorem praw.
I właśnie do okresu wojny był wieloletnim dyrektorem instytucji finansowej, która się nazywała Małopolski Bank Kupiecki. I zanim jeszcze sami zdobyliśmy umiejętność czytania, już przeczytał nam pana Tadeusza w całości obszerne fragmenty z trylogii. Uwielbialiśmy to. Paliła się taka zielona lampa na biurku ojca. Ojciec nam objaśniał te teksty. Bardzośmy to lubili. No, był z zamiłowania humanistą, kochał poezję, teatr, kupował obrazy, malarstwo, podróżował i bardzo skutecznie zaszczepił nam te zamiłowania. Razem z mamą, która była osobą pogodną, to była bardzo ładna pani, stworzyli nam naprawdę bardzo szczęśliwe dzieciństwo. Drugiego września do Lwowa weszły wojska sowieckie. Dla mieszkańców wschodnich terenów Rzeczypospolitej rozpoczął się okres terroru, nędzy i upokorzenia. W ten sposób Zbigniew Herbert po raz pierwszy przeżył doświadczenie utraty, wydziedziczenia, które stanie się podstawowym motywem wielu jego wierszy. Jego los, tak jak los wielu milionów w tym stuleciu, stał się losem wygnańca. I dlatego poezja Zbigniewa Herberta będzie bronić jednostki przed determinizmem historii. Moja bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźcu. A droga, którą Jaś, Małgosia dreptali do szkoły, nie rozstąpi się w przepaść. Rzeki nazbyt leniwe, nieskore do potopów, rycerze śpiący w górach będą spali dalej, więc łatwo wejdziesz, nieproszony gościu. Ale synowie ziemi nocą się zgromadzą, śmieszni karbonariusze, spiskowcy wolności. Będą czyścili swoje muzealne bronie, przysięgali na ptaka i na dwa kolory. A potem, tak jak zawsze, łuny i wybuchy, malowani chłopcy, bezsenni dowódcy, plecaki pełne klęski, rude pola chwały, krzepiąca wiedza, że jesteśmy sami. Moja bezbronna ojczyzna, przyjmie cię na jeźdźca i da ci sążeń ziemi pod wierzbą i spokój, by ci, co po nas przyjdą, uczyli się znowu najtrudniejszego kunsztu odpuszczania win. Wejście Armii Czerwonej do Lwowa na Kresy Wschodnie we wrześniu 1939 roku to jak gdyby początek końca świata. W ciągu miesiąca, w ciągu dwóch miesięcy atmosfera stała się po prostu straszna. Właściwie nikt nie był pewien dnia ani godziny. To było związane z przygotowaniem do tak zwanych wyborów, a więc do głosowania zarządzanego przez nowe władze. W trakcie tej kampanii przedwyborczej narzucanie obywatelstwa radzieckiego i paszportu, bez których nie można było na przykład realizować kartek. I wreszcie same wybory, które stały się testem sprawności nowej władzy w warunkach powszechnego terroru. Jeżeli ktoś nie poszedł do głosowania, to przychodzono do domu i zabierano tego kogoś. 6 żołnierzy przyszło do nas. Mój ojciec miał nadzieję, że uda chorego i nie pójdzie. Nie, przyszli wieczorem i zabrali go do tego głosowania. Terror, który był normalnością życia radzieckiego, przeniósł się do Lwowa, do tego miasta, które jeszcze w sierpniu było spokojne, senne, właściwie nawet radosne. W nocy przychodzono i zabierano wedle pewnej listy, wedle pewnego klucza całe grupy, całe tysiące osób i wywożono do Kazachstanu. Straciliśmy w ten sposób wielu przyjaciół czy członków dalszej rodziny.